Cześć mordeczki, zapraszamy Was dzisiaj na Get Ready With Us. Moja siostra wpadła, zapraszamy, będziemy się malować. No i nie ma co robić długich wstępów, więc zabieramy się za temat. Zaczniemy od pielęgnacji. Jeśli z Esti wychodzimy, no wiadomo, nie na co dzień, ale tak na jakąś imprezę, jakiś specjalny event, to lubimy sobie zacząć od maseczki. Skoro siedzimy jeszcze 15-20 minut w maseczkach, to teraz odpowiemy na parę pytań, bo na Instagramie powiedziałam, że możecie właśnie zadawać pytania do mnie, do Esti. Pierwsze pytanie. Przypały z dzieciństwa. Ja aż to sobie przypomniałam, jak w trójkę jeszcze z naszym bratem, u mnie w pokoju na dywanie rozpalaliśmy ognisko na kamieniach i raz właśnie nam się ten ogień rozsypał po całym dywanie i przypaliliśmy dywan. I serio robiliśmy wszystko, byle tylko ojciec tego nie zauważył, bo by nas zamordował. I zauważył to, nie wiem, z pół roku później, więc już było dawno po sprawie. No, ale tak właśnie sobie myślałam, że my byliśmy strasznie nierozsądni. Ale z przypalaniem to ty już miałaś też później, jakby no. Ty zawsze miałaś z przypalaniem coś, bo ja też raz rodzice wyjechali, a my zrobiliśmy imprezę w ogrodzie z tym, z grillem. To prawda. O, ja tam, już 20 par lat. Tak, to już było naprawdę znacznie, znacznie później. W sumie to nie było za takiego dzieciaka, tylko już taka bardziej jakby, no każdy już był ten, bardziej dorosły. I ten, i przecież ten grill był, i tata zadzwonił na FaceTime, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku w domu. I ty biegnąc, wywaliłaś grilla i była taka cała czarna, wyparzona trawa. No, to prawda. Wypalona. A my mieliśmy taki jakby ogród, który polegał tylko na ogromnym trawniku. Tam dosłownie były trzy drzewa, a był taki wielki, zadbany trawnik. Bardzo ładny trawnik. I taka czarna dziura z grilla. No. No, także z przypalaniem, bo ty masz doświadczenia już. Ile najdłużej trwały wasze ciche dni? Miesiąc? Mi się wydaje, że dłużej. No dobra, to ja, mi się wydaje, że to było 6 tygodni, ty myślisz, że z 8 tygodni. No. No, to powiedzmy, że z 7. Tak, ten kompromis. No, miesiąc, dwa, coś takiego. Może jeszcze jedno pytanko, potem zdejmiemy maseczki, co? Dobra. Czy wiecie o sobie wszystko? Wszystko! Absolutnie. Dużo takich nawet intymnych rzeczy sobie mówimy i w ogóle, ale no wiadomo, że też jakby nie wszystko. Albo niektóre rzeczy mówimy po czasie na przykład. Że jakby na bieżąco czasem nie mówimy wszystkiego, ale jakby często mówimy, że coś na przykład miało takiego miejsca i tak dalej. Jakby prędzej czy później mówimy o jakichś takich rzeczach, nie? Ważniejszych. Prawda. To co, zdejmujemy? Idziemy to zmyć? Yes. I jak ogólnie się czujesz na skórze? Bardzo nawilżone. Bardzo dużo, one mają dużo z tego takiego żelowego w sobie czegoś, nie? Tak, czuć właśnie to, że to tak działa trochę jak żel aloestowy, że tak mocno nawadnia skórę. To jest ogólnie mój ulubiony typ maseczek właśnie. No i my przechodzimy teraz do nakładania jakiejś pielęgnacji pod make-up. Jak to Esti wygląda w sumie u ciebie? Bo ja nawet nie wiem. Generalnie to mam bardzo wrażliwą skórę na twarzy. I w ogóle. No ja mam takie problemy też skórne, pod oczami mi się robią takie czerwone plamki, więc wszystkie kremy praktycznie sprawiają, że to jeszcze bardziej się pogarsza. Także ja sobie używam albo kremu Nivea po prostu, albo Bambino takiego. I ja lubię takie tłuste kremy bardzo. Ja lubię taki efekt jakby mokrej skóry, czyli właśnie lubię sobie dać dużo tłustego pod spód i na to podkład, że i nie pudrować tego jakoś specjalnie, tylko właśnie, żeby tak naturalnie to wyglądało. Wiesz, ja się tego od ciebie nauczyłam? Właśnie od ciebie się nauczyłam tego, że teraz też pudruję tylko strefę T. Policzki zostałem w ogóle tylko w podkładzie, to wygląda najpiękniej na świecie. Tylko ja oczywiście robię wersję dostosowaną do mojej cery mieszanej, no. Więc mniej tłustą, no lżejszą, ale mega mi się to też sprawdza. Jakbyś miał używać jednego kosmetyku, to który by to był? U mnie to chyba byłoby coś do wyrównywania skóry. Prawdopodobnie korektor z L'Oreala rozświetlający, bo ja ogólnie jak sobie troszkę wyrównam skórę, wyczesałabym sobie brwi, to już bym się czuła ładnie. I jak gdybym miała wybrać, to bym tylko brązowy cień i pędzelek. To by było wszystko, co... Bo brwi i oczy można tym podkreślić. A Estera nawet jak chodzi bez makijażu, to zawsze chodzi w brwiach. Jakby, no tak, że zawsze tak troszkę sobie te brwi chociaż tak dopełnić, bo to daje po prostu jakikolwiek wyraz twarzy. Znaczy mam taki problem teraz, w tej chwili, bo ja zawsze sobie jakby... Liżesz.
Ogólnie sera jest strasznie niehigieniczna. Znaczy, bo ja się ona... nie mamy tylko więc ja, pokaż, co robisz. Ja nie mogę z nią. Pokaż mi, co robisz. No bo ja ten, jakby to powiedzieć, ja po prostu... No, jesteś obrzydliwa. Brwi maluję sobie cieniem na mokro. Więc zawsze robię tak, po prostu. Ty sobie wychodzisz do szkoły, do pracy, a te bakterie tam siedzą, rosną, mnożą się, mają dzieci, rodziny, wnuczęta, biorą zasiłki na bezrobocie, idą na uniwersytet. Boże, kochany. Stara, tam się dzieje cały osobny wszechświat. Może tak być? Jo. Ja zawsze zaczynam od brwi. W sumie. A jaki używasz produkt? Ja używam taką troszkę już zużytą. Paletkę Catrice. Ta paletka z Catrice jest tak samo dobra jak cienie do brwi z Anastasii Beverly Hills. Nie ma żadnej różnicy. Wiecie co? Ogólnie jest mega ciekawa sprawa, bo właśnie zauważyłam, że Esti czyści brwi nie korektorem, a kremem. Opowiem. No ja sobie biorę troszkę kremu na taki pętelek, takiego typu coś. I po prostu sobie wymazuję wszelkie niedoskonałości kremem, bo nie będę używać w ogóle w tych okolicach oczu, nie będę używać w ogóle korektora, więc wszystko sobie wymazuję po prostu kremem. Ciekawe, naprawdę. Ogólnie postanowiłam, że w tym filmiku postaram się mówić wyraźnie. Coś ty. I to będzie pierwszy filmik z moim udziałem na tym kanale, gdzie będę wyraźnie mówić. Coś ty. Mhm. Czyli ty teraz dalej robisz brwi? No ja już sobie skończyłam robić brwi. Tak szybko? Bo ja mogę całą to wywalone. Co? No po prostu ja jakby nie robię aż takich ten. Tak robię, żeby coś tam było, co nie? U mnie jeśli chodzi o brwi, to oczywiście kredka z Vibo i cień z Anastazji. Szklanka wody czy herbata, czy zielona herbata z rana? Woda. Szklanka wody. Pizza czy spaghetti? Pizza. A właśnie, jak co to my mamy tutaj podgląd, dlatego obie się zamiast patrzy się tam, a, patrzymy się tu i cały czas do was gadamy tutaj, bo nam się mieszają obrazy, więc sorry jak co. I ja sobie robię takie dwie kropeczki małe, żeby jakby w razie czego zawsze można dołożyć. Hmm. No a to prawda. Za dużo, to tak kiepsko, nie wiem, tak sobie robię, tak pat. No i tak coś tam sobie podokładam trochę, ciup, co nie? O, na przykład tutaj. Aha. Wiesz co mi powiedziała moja dermatolog? Ona robi dużo takich, takiej jogi twarzy. I powiedziała mi, że jak chcesz się pozbyć podbródka, to jest jedno ćwiczenie, które te mięśnie... Patrz, co się będzie działo z podbródem. Wysuwasz taki jęzor. Widzisz to? I te mięśnie normalnie tam się ćwiczą i potem ci ściągają podbród do góry. Oczywiście nie da się wyleczyć tym całego, czy pozbyć całego podbróda, ale bardzo dużo można tym zrobić. To tak wyciągasz język na maksa, wysytujesz ten... I tu się robi taka dziura i wtedy te mięśnie się podciągają do góry. Jaki masz najdłuższy język? Oh my god! Ale ja od zawsze zauważyłam, że ja mam od zawsze po prostu kurczę jakiś krótszy język od reszty ludzi. Ale byko, jeszcze raz. No! Bez sensu. Co robimy teraz? A więc tak, ja tutaj skończyłam sobie takim korektorem pod oczy. A, no i troszkę na nos. I tak w strefie T tutaj mam. Fajnie wygląda bardzo. Thanks. Pamiętaj, żebyś patrzył tam. Thanks. To ona mnie pomaga. Ja chyba ten podgląd po prostu... Nie, bo ten podgląd na mnie pomaga. No dobrze, więc ja sobie już ładnie strefę T tutaj korektorem machnęłam. I teraz tak bardzo delikatnie pudruję sobie pod oczami, żeby się nie zbierał ten korektor. A ja teraz sobie tym cieniem do brwi wyrysowuję kreskę. Ja właśnie w tym momencie rysuję kreskę tak, że środek zostawiam bez niczego. Wyrysowuję tylko sobie wewnętrzny kącik i zewnętrzny kącik i to jakby zmniejsza tę okrągłość moich oczu i te moje oczy dodatkowo wydłuża. Taki mały mój sposób ostatnio właśnie. Bardzo spoko. A ja odnośnie pudru to nie nakładam go tak strasznie dużo, że jest tak go mnóstwo i wtedy na twarz, tylko tak maksymalnie go wysypuję, żeby tam było praktycznie nic. Czyli żaden baking, nic takiego? Nic takiego, tylko dosłownie, że no, na maksa to wystukuje, nie? No i tam, gdzie indziej kładłam korektor, to nic nie pudruję, tylko pod oczami, żeby się nie zbierał ten korektor. Bo ja mogę... No dobra. Jak to się stało, że macie taki zajebisty kontakt ze sobą? W sumie to były takie jedne wakacje.
gdzie całe wakacje pracowałyśmy razem w firmie naszego ojca. I przez to się dogadałyśmy. Po prostu ta praca była na tyle nudna, że musieliśmy słuchać muzyki i ze sobą gadać. I jakoś tak zostało, to teraz właśnie słuchamy muzyki i gadamy. Stawiam zawsze na taki raczej natural look. Więc używam jeden produkt, używam na całej twarzy. Typu na przykład używam bronzera, wszystko do oczu i do brązowania jednocześnie. Żeby to wszystko jakby było spójne bardzo i miało jakby taki jeden... Szanuję, to jest też mój ulubiony sposób. A właśnie, jaki bronzer używasz? Ja używam klasycznie od zawsze Bahama Mama. Planujecie jeszcze jakieś dziarki? Jak wyglądają twoje plany na to? Moje plany na dziarki... No chciałabym na pewno, bo lubię ten nasz tatuaż, ale on jest taki samotny. Samotny, przydałby się tutaj czymś go zapchać dookoła, nie? Że jeszcze coś, żeby miał jakiś przyjaciół. Tak, ja też właśnie cały czas na niego patrzę i mam wrażenie, że jest taki niedokończony. Ja ogólnie mam plany na dziarki w tym roku jeszcze tak z dwie może. Ale w tym momencie no nie mam ochoty tego robić, bo wiecie, jak się robi dziarę, to nie można ćwiczyć, a przynajmniej jest to niewskazane, chociaż na przykład widziałam, że Marta Linkiewicz ćwiczyła pomimo dziarek i tam w ogóle żadnych przerw sobie nie robiła. No ale ja się troszkę boję, więc robię sobie przerwę od ćwiczenia i nie chcę po prostu teraz marnować wakacji na siedzenie na kanapie, nie chodzenie na siłkę, jak wiecie, tylko przez to, że zrobiłam tatuaż. W sumie równie dobrze mogę zrobić w kocu z ciepłą herbatą jesienią. Następny krok jest taki, że też oczywiście używam wszystkich tych samych produktów, czyli jako jasny cień używałam ten do brązowania, a jako cień ciemniejszy, który tak troszkę tutaj w kącikach sobie tak dam, brązowy, używam ten sam, co używałam do brwi. Jeśli chodzi o linię rzęs, to zaznaczę sobie ją czarnym cieniem, ale nie tak od zewnętrznego kącika do samego końca, tylko tak od połowy oka do zewnętrznego. A ja już tutaj zaczęłam doklejać rzęsy i jeśli chodzi o rzęsy, to ja najbardziej lubię przyklejać takie dosyć długie Ardell. One się nazywają po prostu Wispies Black, bo tych Wispies to jest w Ardell mnóstwo modeli i jakoś tak rodzajów, ale ten zwykły Wispies Black, który jest naprawdę długi i takie cieniutkie, długie włoski, to jest życie, mówię wam. Lecimy, kolejne pytanko. Esti, jak tam w nowej robocie? Coś nam powiedz, bo Esti właśnie teraz zmieniła pracę, dosłownie w tym tygodniu na pierwszy tydzień. No jest fajnie, bo jest taki level up zdecydowanie, bo ta pizza to była taka już udręka straszna w sumie, jeśli chodzi po prostu o pracę tam. I trzymali mnie tam w sumie tylko ludzie, którzy byli świetni. No i teraz już zmieniłam pracę właśnie na taki bardziej luksusowy bar z alkoholami i tego typu rzeczami. Mogę się bardziej wykazać i jest naprawdę, no tak fajnie jest, można pogadać z tymi klientami i zarabia się tam naprawdę z tego, że po prostu gadasz z ludźmi, a to najbardziej lubiłam zawsze, nie? Kolejne pytanie, zawsze ciągle to samo, czy Esti mieszka z wami? Zanim odpowiemy, to ja nakładam teraz róże, te dwa matowe róże z paletki Eveline, ona się nazywa Blush Sensation. Tak, Blush Sensation, to są obecnie moje ulubione róże, przepiękne takie brzoskwiniowe odcienie. Dobra, Esti, pytanie, czy mieszkasz z nami? Często powtarza. Nie, mieszkam z nimi, ale mieszkam bardzo blisko. Więc często bywam. Bez zapowiedzi po prostu wpadam. Jop. Tak jak widzicie, twarz konturowałam różem, ale nos zawsze konturuję bronzerem. I tutaj mieszam sobie po prostu te dwa odcienie z Kat Von D, jaśniejszy i ten średni, i tak delikatnie tupacam nos. Ja osobiście nie lubię takiego konturowania nosa w stylu dwóch kresek. Po prostu uważam, że na żywo to jakoś no nie wchodzi, więc zawsze tak delikatnie blenduję nos. A ty teraz co robisz? Ja teraz też się zabieram za nos. O, nie wiedziałam w sumie tego, że przy nosek. To będzie bardzo skomplikowane. Moje konturowanie nosa polega na tym, że robię tak. Okej. Okay. A nie schodzi ci wtedy korektor z nosa? Nie boisz się tego? Bo ja na przykład dlatego właśnie koniec. Tak robię pac, żeby mi nic nie zeszło. To wszystko? Yes. Jeez. To teraz jeśli chodzi o rozświetlacz, ja nałożyłam sobie rozświetlacz zmalowana z Vibo. A ja sobie pokonturowałam tym Bahama Mama. Już tutaj ładnie policzki. I on jest taki opalizujący, to jest takie słowo, czy nie? Satynowy może? Opalizujący. Czy opalający? Opalający. Bo opalizujący jest błyszczący. Ooo. Następne pytanko. Czy zazdrościcie czegoś sobie nawzajem? Albo prościej, czego sobie zazdrościcie, o?
Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zazdroszczę Esti objętości włosów, bo ja mam takie naturalnie po prostu... No to sami widzicie, no takie mam po prostu włosy. Jak na przykład tak przerzucam sobie włosy z jednej strony na drugą, to one nigdy mi się nie utrzymują fajnie, tylko zaraz jakiś tutaj się robi jakaś taka kupa, opadają mi coś. A u Esti te włosy są często takie właśnie zburzone i u ciebie to się jakoś trzyma w ogóle samo, no nie? A to jest śmieszne, bo jakby ona mi zazdrości tego w moich włosach, a ja zazdroszczę jej włosów, bo moje może układają się czasem ładnie, ale są strasznie cienkie i bardzo dużo ich wypada i są cienkie, no i po prostu, no nie wiem, jakby nie mogę nic z nimi więcej zrobić. Każde prostowanie to od razu odczuwam to bardzo na tych włosach, że one się bardzo niszczą po każdym takim jednym razie i po prostu najlepiej, żebym nic z nimi nie robiła, nie? I moje włosy nie rosną, nigdy nie rosną dłużej niż do tej długości, nigdy nie rosną dłużej, a twoje mogą rosnąć do ziemi, nie? Właśnie, Essie, czy ty masz jakieś ulubione perfumy? Ja używam perfumy z Zary. Przez długi czas używałam z Zary Rose Gold. Coś takiego, a teraz używam jakiś Garden, coś tam. Fajne są. Czym chciałybyście się ze sobą zamienić z charakteru i wyglądu? W takim razie brwi bym wymieniła na pewno. Aż ty! Nie oddam ci, spadaj! Brwi nie bym można. Wymieniła, bo one po prostu masz takie full, pełne brwi. A to ja bym chciała mieć tak zarysowaną szczenę jak Esti. Bo Esti właśnie ma taką, wiecie, no po prostu bardzo fajne te rysy dolne, których mi absolutnie brakuje. I bym chciała to mieć. Thanks! A tak to z charakteru, to ja bym chciała mieć taką upartość tym, żeby cały czas jakby móc przez nie wiem, rok, dwa, robić cały czas tą samą dobrą robotę. Jakby u mnie jest tak, że jest zapał, ale to tak spada i jest takie fale na przykład, że pochodzę troszkę, nie wiem, na siłownię, potem troszkę nie, czy tam coś porobię, ale jakby nie potrafię długo mega wytrzymać w jednej rzeczy. A ty tak potrafisz się trzymać i robić cały czas na takim samym dobrym poziomie dobrą robotę. Ja bym chyba chciała być taka bardziej psotna jak ty. Bo Esti to jest taki mały psotniczek, szkodniczek, wiecie, zawsze zabawa, zabawna, zawsze jest tam jest dużo śmiechu, radości. Nawet jak przeżywam coś ciężkiego, to nawet jak płaczę, to i ktoś jest przy mnie, to ja i tak wtedy rzucam żartami. Jakby to prawda. Zawsze po prostu. Ja lubię, nawet twoje smuty, bo wtedy mamy takie gorzkie, super tak, świetne żarty. Taki właśnie humor pełen goryczy, to idealnie mamy wtedy. Kontur ust obrysowałam kredką Wow z Make Up Revolution, a środek wyrysowuję szminką z Eveline numer 02. I robię sobie takie ombre. Więc przechodzę do rozświetlacza i używam z Becky rozświetlacz Moonstone. Taki daje fajne takie wykończenie mokre. Taki bardziej tafli, żadnych drobinek, nie? No. Fajnie, to prawda. Też go mam, też go lubię. Teraz będę używać troszkę różu. Kolejne pytanie. Która jest bardziej szalona pod względem imprezowania? Jakby nie można powiedzieć, która jest szalona. Bo jakby lubimy trochę inne rodzaje muzyki. Tak, tak. Inaczej też na imprezach się zachowujemy. A Kasawa lubi tu chodzić, tam chodzić często. Tu. Mnie nosi. Do tych znajomych, do tamtych. Ja lubię bardzo tak się skupić na muzyce i tak mocno jakby się w nią wkręcić. Ale jeśli chodzi o częstotliwość chodzenia na imprez, to w sumie dosyć tak podobnie, nie? Tak. Chociaż ty częściej w sumie ostatnio. La 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 la. Co nakładasz na usta? A więc na usta będzie dzisiaj z Nabli Zen. Dostałaś, ty właśnie w prezencie to teraz nałożysz. Bo nie wzięłam żadnej ze sobą swojej, a od osoby właśnie dostałam taką, więc tą nakładam. I nie nakładam żadnej kredki, najpierw po prostu od razu. Dziu. I wydaje mi się, że teraz mamy już ostatnie pytanie, które dzisiaj przeczytamy. Bardzo ważne, najważniejsze być może na całym Get Ready With Me. Czy wiedziałaś, że pingwiny mają kolana? Wiedziałaś to? Ja nie wiedziałam. Mają? No tak, to dziewczyna pisze, czy wiedziałaś, że pingwiny mają kolana? Nie żartuję. Czyli jak nie żartuję, to muszą mieć. Kurde. Czekaj, zaraz wygoogluję. Pingwiny mają kolana. Beka. Make-up skończony. My Wam bardzo dziękujemy za to Get Ready With Me. Oczywiście, jak zwykle, zapraszam Was na mojego Insta. Teraz też na Insta Esti. Wszystkie produkty, które użyłyśmy, macie w opisie. Tak więc, jeśli o czymś nie wspomniałyśmy, to zapraszam. No i dziękuję Wam za oglądanie. Cześć, mordy. A, zrobiłyśmy teraz. A czekaj, ty zrobiłaś tak. A, to już raz.
Tak robisz tak? Ja nie wiem, jak ja robię. Pokaż jeszcze raz. A, takie. Jak tak. To jeszcze raz? Dobra.